Pani, nazywam się Marta i jestem w 34 tygodniu ciąży bliźniaczej. I chciałam Wam dzisiaj pokazać, co dla chłopców spakowałam do szpitala. Oczywiście przytulanki. Swaddles, czyli po polsku chyba powijaki. Tutaj są bardzo modne. I też na zamek błyskawiczny. I pachną pięknie dreszczem. Pampersy, mimo tego, że prawdopodobnie nam dadzą pampersy w szpitalu, to jednak wolimy mieć też swoje. Pieluchy zwykłe. Czapeczki, rękawiczki, skarpetki i śliniaczki. Moja ogromna poducha nazywa się Twinsy Pillow i mam nadzieję nauczyć się karmić z jej użyciem w szpitalu. Foteliki samochodowe. No i teraz ciuchy. Zdaję sobie sprawę, że spakowałam za dużo, ale nie mogłam się zdecydować, które są najsłodsze. To są małe smokingi. Są dosyć duże, ale być może podwinę rękawy. Te sweterki zrobiła Tajlana babcia. No i wszelakie ciuchy. Pajacyki i tym podobne. To jest notatnik do zapisywania mokrych i brudnych pieluszek, karmień itd. Książeczki, w których się zapisuje wszystkie osiągnięcia maluchów i odbija się ich łapki i stópki. Mleko w proszku, w razie czego jakbym nie miała swojego, wolałam kupić organiczne niż używać szpitalnego. Na brudne pieluchy. Grzebień, szczotka do włosów. Obcinaczki do paznokci i pilniczek. Płyn antybakteryjny do rąk. I mokre chusteczki. I to wszystko. Dzięki, kochani. Do zobaczenia następnym razem. Pa!